Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie ponownie na kanale Zielony Listek w kolejnym odcinku. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną, ponieważ czeka nas bardzo fajny film. Mianowicie dostałam taki prezent, niespodziankę, który pomógł mi zaaranżować nowe miejsce, zorganizować właściwie nowe miejsce na rośliny w jednym z naszych tutaj pokojów. I dzisiaj wybrałam trzy rośliny, które będą nadawały się właśnie do tego miejsca. Jak widzicie, światła tutaj dookoła mnie jest bardzo dużo. Kadr jest przyjemny, jasny. Z tej strony mam wschodnio-południowe okno i słuchajcie, w takim właśnie mocno rozproszonym świetle na bocznej ścianie tutaj od okna zostało zamontowane coś pięknego, co za chwilkę Wam pokażę. I no, będziemy zaraz omawiać sobie te rośliny, które mam tutaj obok siebie. Są trzy, ale jeszcze myślę o czwartej i no wszystkiego zaraz się dowiecie. Na początek chciałabym Was zaprosić na taką relację z unboxingu tej pięknej rzeczy, która odbyła się około 1,5-2 tygodni temu. Za chwilę przeniosę Was do teraźniejszości, czyli do tego momentu tu i teraz, a póki co obejrzyjcie, co do mnie przyszło. Dzisiejszy odcinek będzie również roślinny, będzie bardzo blisko związany z roślinami, ale będzie dotyczył pewnego jednego magicznego przedmiotu, który znajduje się, słuchajcie, w tej paczce. Otrzymałam tą ogromną pakę, już nie mogę się doczekać, aż ją otworzę, od Ilony. Jest tutaj pakunek od Ilony. Mam nadzieję, że jesteście równie ciekawi jak ja, co tutaj się skrywa w środku. Już widzę, że to będzie coś pięknego, naprawdę pięknego. Słuchajcie. Matko. Ojejku. Słuchajcie, dostałam coś przepięknego. Jest to makramowa półka na rośliny, która jest przepiękna. Oczywiście już wstaję i Wam to pokazuję. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Spójrzcie, jak to przepięknie wygląda. Oczywiście te chwosty, kochani, będę jeszcze prostować, bo one się ponaginęły w przesyłce, ale wygląda to pięknie. Tutaj do mnie też Ilona napisała w takim momencie, w którym byliśmy po remoncie jednego z pokojów. Ten pokój został pomalowany na taki zgaszony niebieski kolor. Myślę, że to będzie super wyglądało i ja oczywiście zabieram Was w dalszej części tego filmu, już prawdopodobnie w inny dzień, bo musimy pomierzyć, po prostu powiercić i tutaj zamocować tą półkę, aby bezpiecznie wisiała. Myślę, że będzie na tej błękitnej ścianie się przepięknie prezentowała, no i oczywiście będziemy ją aranżować, będziemy ustawiać rośliny, bo jest tutaj naprawdę kawał półki. I moi drodzy, Boże, jakie to jest ładne, zobaczcie, jaki tutaj w ogóle wzór. Ciężko mi jest naprawdę uwierzyć, że stworzyła to osoba własnymi rękami, że to jest, wiecie, tyle pracy i cierpliwości, ile w to Ilonka musiała włożyć, no to naprawdę jest niebywała, bo ja w ogóle nie mam cierpliwości i drygu do takich rzeczy. Będzie pięknie. Czyli podsumowując, mamy odpakowaną półkę. W dalszej części filmu zapraszam Was do aranżowania tej półki, takiego kącika z roślinami i opowiem Wam też o trzech roślinach, które nadają się do ciemniejszego miejsca, właśnie niekoniecznie muszą one wisieć przy słonecznym oknie, aby ładnie rosły. Te rośliny sobie właśnie ustawię na tej półce. Mam już przygotowane osłonki. Serdecznie Was zapraszam na dalszą część filmu. Jak widzieliście, była to dla mnie naprawdę przepiękna niespodzianka. Ja wiedziałam, co wyśle do mnie Ilona, bo to od niej dostałam ten prezent. Natomiast nie miałam pojęcia, jak to będzie duże i jakie to będzie robiło wspaniałe wrażenie, ponieważ Ilona zrobiła to całkowicie sama. Nawet jak produkowała tą półkę, to poprosiła męża o wymianę
właśnie tej deseczki, bo jej się nie podobała, bo była nie taka jak trzeba. Także Ilona tutaj naprawdę stworzyła coś pięknego. I również z czystym sumieniem polecam Wam konto na Instagramie Ilony. Tam poprzez Instagrama możecie się z nią skontaktować, właśnie jeżeli chcielibyście się zapoznać z tymi pięknymi przedmiotami tworzonymi własnoręcznie przez Ilonę. I półka wisi tam nade mną. Efekt mi się bardzo podoba, zwłaszcza na tej błękitnej ścianie. Zaraz wszystko obejrzycie. Natomiast zanim przejdziemy do tej półki i zanim pokażę Wam, jak ona się prezentuje na ścianie, to chciałabym Wam przedstawić bliżej trzy rośliny, które postanowiłam na niej postawić. Ja wcześniej kombinowałam tam z osłonkami, co wybrać, może jakieś kontrasty kolorystyczne, ale wiecie co, najbardziej w tej półce podoba mi się właśnie taka lekkość kolorystyczna. To, że te kolory są tam jasne, naturalne, bo to jest bawełniany sznurek, drewno, wiecie, takie jaśniutkie, naturalne. I po prostu może na początek pokażę Wam, jakie te osłonki wybrałam. W zasadzie wybrałam moje ulubione osłonki z Ikei, które są osłonkami w środku plastikowymi, a na zewnątrz plecionymi. To jest chyba trawa morska. Słuchajcie, te osłonki są bardzo lekkie. Dlatego też padł wybór na nie, bo nie boję się, że na przykład jakaś ciężka ceramika gdzieś tam się przechyli i się potrzaska. To jest naprawdę lekkie, miłe i przyjemne. Mam ich więcej w domu. Ostatnio zamówiłam właśnie pod ten projekt 3. No a tak jak Wam wspominałam, będę musiała znowu dokupić, bo niedługo przyjdzie mi kolejna roślina z tego gatunku. Mowa oczywiście o Epipremnum. No i myślę, że jeszcze bym tam wcisła na tą półkę. Zrobiłaby się, słuchajcie, fajna taka ściana pnączowa, bo na półeczce oczywiście będą pnącza. Pierwsze pnącze, jakie wybrałam właśnie do takiego zacienionego stanowiska, to jest Epipremnum aureum. Zaczynam od najbardziej oczywistej rośliny domowej, najbardziej popularnej, ale wiecie co, ja bardzo cieszę się, że mogę ją Wam dzisiaj pokazać. Jeżeli oglądaliście plentury po roślinach mojej mamy, ja pobrałam szczepki wiosną tego roku, tego epi, właśnie z tej rośliny od mojej mamy i no szczepki oczywiście się przyjęły, ja je posadziłam kilka dni temu właśnie na potrzeby tutaj tej półki, tego projektu, nazwijmy to projektem. I ja myślę, że na tej półce, jak dostanie właśnie takiego fajnego, rozproszonego światła, to będzie rosło naprawdę super. Póki co ukorzeniało się naprawdę na ciemnej półce. Nie miało warunków do fajnego wzrostu, dlatego tu parę takich mniejszych listków powypuszczało, natomiast takie rozproszone światło uważam jest idealne dla Epipremnum. Nie za jasne, bo wtedy te liście bledną i przypalają się, ale też nie za ciemne i roślina nie wegetuje, nie męczy się. Cieszy nas wzrostem, ładnymi liśćmi, dlatego ja myślę, że tutaj będzie tej roślinie naprawdę super. Także to jest roślina numer jeden, którą wybrałam właśnie do takiego no, oddalonego od okna stanowiska. No i właśnie jeżeli chodzi o to Epipremnum Marble Queen, to w odcinku z Tindapsusowym Wam pokazywałam, że też sobie kupiłam w netto taką sadzonkę za 12 zł. Ona już trochę u mnie podrosła. Ja ją przesadziłam, dałam ją do tej słuchajcie, osłonki z Ikei. Zobaczcie, jest przepięknie wybarwione. No i właśnie myślę, że dalej od okna, właśnie w takim mocnym, rozproszonym świetle, którego jest nadal dużo, gdzie nie ma jakiegoś wielkiego półcienia, no to roślinie będzie naprawdę dobrze i ona fajnie mi się będzie na tej półce rozrastała. Trzecią rośliną również będzie Epipremnum, które posiada przepiękne, słuchajcie, ciemnozielone liście. Jak wiecie, ja Epipremna uwielbiam, mam ich kilkanaście w swojej kolekcji. Te bardziej wymagające lub ukorzeniające się jeszcze mam w witrynie. Natomiast tutaj pokazuję Wam moje piękne Epipremnum Pinatum. To Blue Form, czyli najzwyklejsze zielone. Ono sobie z powodzeniem tutaj poradzi. I ta roślina będzie się z czasem przewieszała również przez doniczkę. Będzie produkowała po prostu liście w takim stylu. Będzie po prostu produkowała takie liście, jak widzicie, zamiast takich powcinanych, coraz większych, tak jakbyśmy prowadzili ją po paliku. Natomiast ja już mam tyle roślin, słuchajcie, na paliku, które się pną do góry, że ja tęsknię już za pnączami, za dużymi epipremnami. Tęskniłam też za Epipremnum aureum, którego kilka miesięcy nie było w mojej kolekcji, bo się pozbyłam, później żałowałam, no i mam teraz z powrotem, będę, wiecie,
darzyła je większym sentymentem, bo jest od mamy. To epi myślę, że pięknie się tutaj skomponuje z tymi jaśniejszymi roślinami. No i zdradzę Wam jeszcze, że przyjdzie do mnie niedługo epi Premnum Cebu Blue, za którym też tęsknię i którego też się pozbyłam. Chciałabym właśnie mieć teraz jak najwięcej takich zielonych, pięknych pnącz, które zniosą fajnie te domowe warunki, świetlne, bardziej w głębi pokoju. Ponieważ jesienią i zimą no będzie tutaj trochę ciemniej jednak i ja wierzę, że te rośliny spokojnie przetrwają. Dlatego może jak to Epi Premnum Cebu Blue jeszcze przyjdzie, to na kolejnym plentyturze już zobaczycie tą półkę właśnie z 4 doniczkami. No i myślę, że tutaj już pora pokazać efekt końcowy, pokazać Wam jak ta półka wisi, jak to będzie wyglądało, więc teraz się zainstalujemy trochę bardziej do góry, także zmieniam kadr, a później zobaczymy się znowu. No i tak jak Wam wspominałam, półeczka już wisi na ścianie. Możecie zobaczyć efekt końcowy. Uważam, że ta naturalna biel naprawdę super współgra z tą błękitną ścianą. No i żeby nie dodawać już za dużo zamieszania, myślę, że te 3 osłonki naprawdę będą ładnie współgrały z naturalnymi barwami tej półki. No i zaczniemy sobie tutaj od tego Epi Premnum Aureum. Zobaczcie, jak pięknie w ogóle ta zieleń dodaje kontrastu. Po co mam szaleć jeszcze z osłonkami, kiedy jeszcze dodatkowo do niebieskiego i do tych naturalnych kolorów dochodzi nam tutaj piękna zieleń w różnych odcieniach. Także mamy pierwsze Epi Premnum złociste. Myślę, że z tej strony będzie fajnie wyglądała tutaj ta Marble Queen, Epi Premnum Marble Queen. Jednak ona ma takie różne wybarwienia na tych listkach, od bieli po seledynowe, po kremowe i chciałabym jej tutaj zapewnić najlepszy dostęp do światła. Natomiast Epi Pinnatum idzie właśnie najdalej tutaj od okna. Jak możecie zobaczyć po mnie, ja jestem zachwycona tym efektem. I po co tutaj, słuchajcie, chciałam dodawać jeszcze inne kolory w postaci osłonek, jak ta zieleń gra teraz główną rolę. Jest naprawdę pięknie. Teraz ta półka nabrała takiego domowego, zielonolistkowego charakteru. No cudo, cudowny produkt wykonany przez Ilonę. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Zobaczcie, jakie to jest piękne i sami powiedzcie, czy nie zmieściłaby się tutaj jeszcze taka czwarta osłonka właśnie z Epi Cebu Blue. Myślę, że wyglądałoby to super. No muszę przyznać, że w ogóle zieleń na tej ścianie tutaj wygląda przepięknie. Także to był dobry krok, żeby ta półka akurat zawisła w tym miejscu. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Dawajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba. Ja też zapytałam Ilonki, czyli twórczyni tej pięknej półki, co najbardziej lubi w wyplataniu, skąd wzięła się u niej ta pasja. I właśnie Ilona odpisała, że najwięcej radości sprawia jej to, gdy osoba, która otrzyma daną rzecz od niej, jest po prostu zadowolona. Czyli sprawianie radości innym to ją najbardziej napędza, natomiast ta pasja wzięła się od jej mamy, ponieważ jej mama również wyplatała makramy. Ilona stwierdziła, że też spróbuje i później napisała, jakoś to poszło, rozwinęło się w piękną, naprawdę w piękną pasję, co możecie też sprawdzić na koncie Ilony na Instagramie, się plecie. Tutaj też oczywiście widzicie nazwę na dole. Ja Was bardzo gorąco zachęcam, żeby zerknąć sobie na ten profil, bo Ilona wyplata torebki, pojedyncze kwietniki, potrójne kwietniki, półki, standardowe takie wiszące makramy. No. Ja jestem naprawdę zachwycona tą półką, bardzo mi się podoba właśnie, tak jak Wam wspominałam, efekt. Wierzę też, że to słońce, które tutaj dosięga, to rozproszone światło posłuży roślinom. Uważam, że wyglądają naprawdę świetnie właśnie w takich stonowanych doniczkach. Myślę, że w tym miejscu przekazałam Wam wszystko w tym odcinku, co chciałam Wam przekazać. Pokazałam Wam 3 rośliny, które w moim odczuciu i dzięki też doświadczeniom, jakie mam z tymi roślinami, nadają się do miejsca o rozproszonym świetle i będą nadal w nim świetnie rosły, nie będą stały w miejscu.
nie będą się męczyły. Pokazałam Wam również nowy nabytek, przepiękną półkę od Ilony. Mam nadzieję, że ten efekt również za mną Wam się podoba, tak jak mi. Dawajcie znać oczywiście w komentarzach. Pamiętajcie o łapce w górę, aby pomóc algorytmowi YouTube'a, żeby ten film dotarł do większej ilości odbiorców. Czekam na Wasze komentarze jak zawsze. Przesyłam Wam moc uścisków. Serdecznie pozdrawiam również Ciebie, Ilona. I widzimy się, kochani, już niedługo w kolejnym odcinku. Pa!